Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Bardzo miła wiadomość po ostatnim live'ie, nie wiem czy byliście, czy akurat ty byłeś na tym live'ie, chociaż bardzo dużo osób było. Jest dużo cheaterów w GTA i to jest fakt, pytałem się was na Facebooku nawet jak wygląda sytuacja obecnie i jest masakra, jest bardzo dużo zatrzęsienie, ja gram w takim momencie, kiedy dosłownie no chyba żadno dziecko, żadne dziecko nie gra, które ma cheaty i no można sobie spokojnie jeździć, w sesji jest mało osób, no i właśnie zobaczcie, widzicie moją kasę? Mam 1 950 000 dolarów na koncie bankowym. I skąd mi się ta kasa wzięła? Nie wiem. Moja suka obudziła się teraz jak się zalogowałem z takim kontem. Nie wiem skąd ta kasa, ale z tego co mi wysyłaliście z screeny i na maila i, i, i ech, na Facebooka chyba też i pisaliście na Discorcie, Okazało się, że nie tylko ja dostałem hajsy od Rockstara. Na, najdłuższy przetrwany upadek. O, to może być ciekawe wydarzenie. I tak się zastanawiam, skąd to jest? Skąd nagle Rockstar poczuł się do tego, aby dawać nam jakąkolwiek kasę, zwłaszcza, że ostatnio był niezły atak cheaterów. Myślałem po pierwsze, że... Co tu, brama otwarta? Tak po prostu? Dziwna sprawa. Myślałem po pierwsze, że Rockstar wykasował mi wszystkie samochody, bo pamiętacie, na live dostałem prawie 7 milionów, 7 albo 8 milionów od Cheatera I od razu to zrobiłem od razu to zrobiłem to. No, kupowałem sobie samochody, różne rzeczy, tak, i, i spoko. No ale. Co i myślałem teraz Rockstar mi dał kasy, ale pomyślałem, no, kasowało mi pewnie wszystko nie? z tych samochodów. Okazuje się, że nie. Dalej mam te auta w swoim garażu, czy tam różne pojazdy i mogę je sobie wziąć, i nim jeździć bez żadnego problemu. I dodatkowo jeszcze dostałem niecałe 2 miliony kasy na wydatki jakieś tam, nie wiem skąd, jak i dlaczego. Rockstar widocznie, nie wiem, jakiś ma kaprys. Nie wiem o co chodzi, nawet tak. Nie wiem, co jest tego powodem, ale widocznie coś spowodowało, że Rockstar postanowił nam dać ten hajs i to okazuje się, że nie tylko mi. Co jest miłe, tak? Fajnie, bo na przykład, o shit. fajnie, bo na przykład będzie można sobie kupić tego Duke'a opancerzonego, chociaż on mnie tak specjalnie nie kręci. Ja kupiłem sobie Duke'a. Zwykłego, kupiłem sobie staliona. tunigowaliśmy sobie te wszystkie fury na, na live'ie i naprawdę fajne są fajne są to autka. Zwłaszcza stalion mi się podoba. Okazuje się, że nim się bardzo fajnie jeździ. Staliona już wcześniej można było sobie kupić, ale wyścigowego z tymi takimi naklejkami i niespecjalnie mi się to podobało. Zaraz wam pokażę, który to był. Tutaj są te wyścigowe auta. To jest. O, tu jest właśnie wyścigowy stalion. I on moim zdaniem słabo wygląda z tymi naklejkami. Ich usunąć nie możemy. Niestety. A standardowy stalion. Jest z się trochę daleko, standardowy stalion jest naprawdę bardzo fajny. Fajnie nim buja podczas jazdy. No i w końcu możemy sobie zwykłego Deuxa także kupić i mieć w garażu. A ten standardowy Dukes ma bardzo dużo opcji. Jeszcze parę innych samochodów, pojazdów ogólnie, zostało udostępnionych dla graczy. Są to ogólnie pojazdy, które dostawały osoby, które przeniosły sobie ze starych konsol na nowe platformy konto. Tak, na pc albo na mm, Xboxa 1 czy PS4, przeniosły sobie konto postać i dostawały właśnie... Mm, dostawały y, Marshala, Dukesa O'Dead i jeszcze, jeszcze parę innych pojazdów. Chyba, mm, chyba, chyba tutaj tego jeszcze nie będzie. Aha, to będzie samolot, więc to będzie... To będzie tutaj. To będzie Dodo... O, Duster'a można kupić. Ważnie? Nie wiedziałem. O, właśnie, o to mi chodziło, o Dodo mi chodziło, ale Duster... Duster chyba też... Ja go tutaj nie widziałem w tym sklepie, chociaż mało... Rzadko kiedy tutaj wchodzę. Bo mnie te samoloty w ogóle nie interesują. Kupiłem sobie Volat Volatus'a, ale... Ten... <gryw> Kurde, drugi raz bym tego błędu nie popełnił. I co tam jeszcze? Um, Dukesa. No i możemy sobie kupić tutaj staliona zwykłego. Chyba tutaj będą te staliony. Tutaj będzie ten stalion. O, jest. Jest Dukes. O, możemy sobie bliste Compact kupić. To jest taka e, Honda CHL. C, Jakoś tak ona się nazywała. No i możemy oczywiście staliona, i stalion jest bardzo fajny. Zresztą te samochody są tanie, każdy może sobie na nie spokojnie pozwolić. Zobaczcie, nawet niecałe 100 tysięcy kosztują. Także prawdopodobnie, jak będą się tutaj pojawiać gdzieś na ulicach, w. Los Santos, to będzie można je do garażu sobie zgarnąć. A co do staliona? No, ten akurat tutaj opcji dużo nie miał. Możemy sobie dach ściągnąć, możemy założyć sobie dach materiałowy do niego. To jest taka chyba najbardziej widoczna opcja w tym samochodzie. No, ale jest to kultowe auto w tej grze i naprawdę wozić się nim w tej grze, w tej serii ogólnie w GTA i naprawdę wozić się tym wozem, to jest coś fajnego. Tak? Ale opcji tutaj dużo nie mamy tuningowych, to już lepiej sobie kupić tego Dukesa i rzeczywiście tego Dukesa tuningować jakoś tam, no nie? No i mamy jeszcze rzecz jasna Dukesa opancerzonego, którego ja nie mam i zastanawiam się czy go kupić. Jest on pancerzony, ale słuchajcie, ktoś może wam strzelić przez tą przednią szybę, co przed chwilą sprawdzałem, bo jakiś gracz mnie atakował w tym pojeździe i nie mogłem go miniganem przestrzelić dookoła nigdzie, tylko właśnie przez to małe okienko. Można dostać headshota. A jak ktoś umiejętnie jeździ, to może właśnie tyłem gdzieś tam podjechać i kogoś bez problemu rozwalić. Natomiast, czy to jest warte 600 tysięcy? No, auto jest kozackie, kozacko wygląda. W sumie, asra, to pies kupujemy. Zobaczmy, zobaczmy, co ten wóz potrafi, ok? I, I właśnie, też odpowiemy sobie na pytanie: skoro, nie wiem, teraz chyba każdy sobie z Was kupi ten wóz. No ale odpowiemy sobie na pytanie, czy ten samochód można właśnie tuningować. Czy Duke'a można tuningować, ale powiem wam, że ten stalion bardzo mi się podoba. Jest mega szeroki i fajnie wygląda. Przypomina mi się GTA 3. O, tutaj nie mam kupionego pancerza. Eee, ja wiem czy kupować. W sumie ten samochód raczej nie będzie brał udziału w żadnych akcjach. A... Ciekawe, jakby wyglądał obniżony, ale chyba kupiłem sobie tu pancerne opony. Nie wiem, zaraz zobaczymy koła. Nie, możemy go sobie spróbować obniżyć. Chociaż jak będziemy obniżać, to lepiej kupić ten pancerz. Zobaczymy jak wygląda glebnięty. To może być ciekawy widok. Także no, ciekawy zabieg ze strony Rockstara. Nie wiem, nie wiem, co jest tego powodem. Jakiś gracz się do mnie zbliża, może się od niego oddalić, bo jak się zbliży, to mi się nie, nie obniży samochodzik. No, ale ogólnie czyterów jest za czterdzieści, nie? Tak, nie wiem, czy. Czy, czy Rockstar właśnie spaczował GTA takim tak jakimś cichym patchem i można już normalnie grać? Serwery były też przez te cheaty mocno obciążone i no, no ciężko było ogólnie, tak? Ciężko było jakoś tutaj prowadzić rozgrywkę. Tak na live też nie mogliśmy się spiknąć na jakiegoś konkretnego, konkretny meeting, bo zaraz jakieś ciotki wbiły i zaczęły nam po prostu psuć zabawę, nie? Ktoś raz w życiu chce się gdzieś pokazać i musi to robić w taki sposób, bo niczego innego nie osiąga. Ok. tutaj też możemy sobie spokojnie obniżyć autko, na dwa razy widzę, mam nadzieję, że nie wybuchnie. Czasami się zdarza, że te auta po prostu wybuchają. O, właśnie dostałem już Dukesa opancerzonego do mojego garażu, za chwilę sobie go zamówimy. Podejrzewam, że ten stadion glebnięty będzie wyglądał masakrycznie. Patrzę, czy ten gracz się nie zbliża tutaj. Okej. Okay. Cyk. I... nie wybuchaj! Cyk. No i mamy na totalnej glebie samochód. Ja <grytanie> pierdziu, jaka drezyna, nie? Teraz to wygląda jak Lowrider, co? Jakby wyjechał do Benego dopiero, co? Kiedyś tak właśnie sobie obniżałem samochód. Nie wiem, też jakiś taki fajny, niepopularny w GTA i dostałem. O! Dostałem rakietą. Wywaliło wszystkich innych graczy z sesji. No, czasami mi się tak zdarza. Tak czy inaczej, mogę sobie teraz spokojnie grać i wam opowiadać żaden cheater. Wyzwanie. O, to ciekawe. Ciekawy komunikat się tam pojawiał. No nic. Y tak czy inaczej żaden gracz teraz tam nie przeszkodzi. Zobaczcie, ten samochód jest mega niski teraz i szkoda tylko, że w salonie tuningowym nie możemy sobie aż takiego obniżenia do tych samochodów zainstalować, tylko jakieś tam delikatne, no nie? Fajnie by było, jakby jeszcze te samochody można było w ten sposób obniżyć mocniej, tak hardkorowo, ale widzicie, że koła wystają poza, poza, poza błotniki i to wygląda słabo. Chociaż, na przykład lowridery są bardzo mocno obniżone, i gdy stoimy w miejscu, to te koła nie skręcają się aż tak mocno, no nie? nie wiem, czy to zauważyliście. Że nie skręcają się tak mocno i nie wychodzą po te, poza te butniki, tak? Które Rockstar rozwiązał. Ale tak to by musiało... musieliby po prostu troszeczkę w tych samochodach pogrzebać, żeby te koła nie skręcały się maksymalnie przy maksymalnym obniżeniu. Niemniej auto jest kozackie i ponieważ jest to Muscle Car, to też nie wypada go tak obniżać. No nie, fajnie wygląda taki podwyższony. Zresztą nie wiem czy w opcjach ma możliwość podwyższenia. Tak czy inaczej z tych aut, które teraz zostały dodane, bo nie można powiedzieć, że to są nowe auta, tylko są to auto takie bonusowe, które miałem nadzieję, że Rockstar po jakimś czasie doda i rzeczywiście dodali je. Jest to taki dodatkowy content zapychacz między kolejną aktualizacją. Także bardzo fajnie, że pojawił się ten Stallion i Dukes. Zawsze urozmaicenie na jakieś zloty, które możemy organizować sobie i spotykać się w samochodach muscle carach. Tak? Zawsze to coś dodatkowego. Kultowy samochodzik. Jest już dostępny w GTA i możemy sobie go kupić za niską cenę. Jakieś tam opcje tuningowe niewielkie. I... No i co, i możemy nim szpanować? Raczej nie będzie to popularne auto wśród graczy, chociaż moim zdaniem bardzo przyjemnie się nim jeździ. Jeśli nie jest obniżony, to fajnie się nim, te, fajnie, fajnie nim tak buja na boki. Zawsze zazdrościłem tym graczom, które, którzy mieli Dukesa albo e, właśnie, właśnie tego Staliona. A to też ciekawa sprawa, bo Dukes opancerzony był ponoć tylko, nawet dla tych graczy, co przenieśli sobie konto z, z starych konsol na nowe platformy. Ponoć nie mogli mieć tego Deuxa opadzeżonego w online, tylko mogli mieć ten samochód w single player i tam się nim bawić swoją drogą. Co to za zabawa, takim samochodem na singlu, prawda? No ale koniec już bredzenia, gadania, głupot. Sprawdźmy jedną ważną rzecz. Czy my ten samochód możemy tuningować? No to jest bardzo zagadkowe. Chyba w Wiem, w którym garażu go sobie kupiłem. O jest! 600 tysięcy kosztuje. Troszeczkę drożej niż zwykły Dukes. Podejrzewam, że osiągi nie będą jakieś lepsze. Ale mogę się mylić. Z tego, co widziałem, ten gościu, który mnie atakował w tym Dukesie opancerzonym, no jakoś tam nawet szybko przyspieszał. I tak, musimy sobie sprawdzić. Najpierw sobie nim trochę pojeździmy. Potem sobie sprawdzimy wytrzymałość na ładunki wybuchowe. Wow! No jeśli chodzi o taranowanie, nie jest to poziom Insurgent, ale jest zdecydowanie twardszy, jest zdecydowanie cięższy niż standardowy Dux i w ogóle niż standardowy jakikolwiek inny samochód. Także bardzo spoko, bardzo spoko to wygląda. Twarde auto. No i fajnie się nim przepycha, kurczę. No jednak jest, jest jakaś wielka zaleta tego samochodu, na pewno jest to taranowanie. Wygląd, myślę, że też. Możemy sobie długie światła włączyć, co wygląda super. Przypomina mi się jeden film. To chyba był Deadproof. Tam co prawda on nie miał Dukesa, ale też miał gościu jakiegoś masylkara i zabijał laski w tym masylkarze. Mam nadzieję, że to był Deadproof. Coś takiego. Na, nakręcony przez Quentina Tarantino. Bardzo fajny film, polecam dla osób, które mają ukończone 18 lat. Dobrze, to co? Myślę, że możemy sobie pojechać do tunera samochodowego, jaki jest tu najbliższy. Gdzieś koło lotniska chyba. Drugi raz tam będziemy. Przejdziemy koło salonu Ubenego. I zobaczymy, czy możemy ten samochód tuningować. No przede wszystkim taranowanie jest bardzo przyjemne. Nie jest to taka wielka kolumbryna, jak w przypadku Insurgenta, a efekt spychania innych samochodów z drogi, czy motocyklistów jest bardzo podobny, tak? Też ten samochód wydaje się takim, takim czołgiem, no bo bądź co bądź jest. Z tego co patrzyłem, jak już walczyłem z tym Dukesem, to no przyjął na klatę kilka ładunków. Nie wiem dokładnie ile, zaraz się dowiemy, jak będę ten samochód próbował zniszczyć. Także to już jest fajny wynik i fajna opcja. No i stosunkowo niewiele, niewiele kosztuje, no bo te nowe samochody od Rockstar bardzo dobrze sobie ceni. Może nie ostatnio, bo ostatnio to tam te samochody tak do, do miliona kosztowały i to było spoko, ale wychodziły na przykład samochody sportowe, jak na przykład Lynx za ponad 2 miliony. No to już tak troszeczkę nieciekawie. Ale do tunela samochodowego wjechać sobie możemy. Bardzo mocne ma te światła, zobaczcie jak tutaj rozświetla tunera. Możemy sobie wjechać, możemy sobie... Ha! Możemy sobie zmienić lakier. Możemy sobie go dać w chromie, moi drodzy! To nie są przelewki. Możemy zmienić... Ja właśnie nigdy tego Dukesa nie widziałem w innym kolorze i tak się zastanawiałem, czy rzeczywiście można jakieś opcje tutaj tuningowe zainstalować. Z... Zainstalujmy sobie maksymalny pancerz. Hamulce rajdowe ulepszenie, pyk, klaksony, okej, okay, to będzie pasowało bardzo dobrze do tego samochodu, refle, a właśnie, te fajne reflektory możemy tutaj mieć. Znaczy mamy w tym się te takie otwierane, wiecie, od dołu. Spoko to wygląda. Czy od góry, czy od dołu. O zobaczcie, wow, <grystanie> lubię ten smaczek naprawdę. No i oczywiście trzeba będzie zmienić kolor tego auta. <grystanie> Na pewno jakiś gracz już ma kolor yy, cytrusowy zieleni. I czemu mam ten kolor zablokowany? Oh nie odblokowałem go jeszcze. Trzeba będzie coś tam zrobić. Tak, możemy sobie zmienić kolor. Jaki by tu wybrać? No, wiecie co, nie mam pomysłu. Pra, prawdę mówiąc, czarny pasuje do niego bardzo dobrze. Yy, czy możemy jakiś dodatkowy kolor tutaj wybrać, na przykład, żeby zmienić zderzaki? Nie wiem. Czarny pasował spoko. Takie jaskrawe, raczej do niego nie pasują. Moim zdaniem nie. Grafitowy, jakiś taki O. Albo możemy dać jeszcze metalowy. O. I metalowe już wyglądają całkiem fajnie. Ok, metalowy. Jest kolor dodatkowy. No i kolor dodatkowy to są właśnie te zderzaki. <laughs> jak dobrze tak właśnie maluje te samochody ja tego nie, nie, nie czaję mnie się to nie podoba ok bardzo spoko to wygląda i zawieszenie możemy to auto jeszcze dodatkowo obniżyć obniżymy sobie, A co skrzynia biegów czyli ten samochód był teraz nieulepszony to ja jestem ciekawy jak on będzie teraz grzał Statystyki są mega przykroczone, <laughs> Chorzą takie hardkorowe felgi zainstalować, ale <laughs> myślę, że tutaj by pasowały do tego hardkorowego samochodu nawet felgi offroadowe e albo felgi tunerskie, chociaż tunerskie mają bardzo taki lajtowy bieżnik, który nie do końca pasuje do tego samochodu. Tak, no, z kolei te suwowe. Nie wiem, czy jakiś, jakaś tu będzie pasowała felga. Fabryczne są spoko. Sportowe. Tutaj chyba też tak nie bardzo, co? Telenowe pasują. I zobaczmy od masy karów O, właśnie, takie będą pasować. No? W końcu mogę sobie spokojnie samochód tuningować, bo tak to zawsze jakiś cheater. Dobra, projekty. No tak. Ulepszenia. Na razie nie będziemy ulepszeń tutaj instalować. Zrobimy sobie, spróbujemy ten samochód obniżyć. Zobaczymy, jak wygląda z obniżeniem. A później naprawimy go i sprawdzimy, po ilu ładunkach wybuchowych go się rozwali. Także mamy tu wydechy po bokach. Świetnie, ten deux wygląda. Pojeździmy nim trochę. Zobaczmy, jak po tym tuningu się spisuje. Akurat jest deszcz. Ej, szybkie to jest. Ej, skubaniec jest szybki, kurczę. Na pewno szybszy od zwykłego diuksa. Przynajmniej mam takie wrażenie. Wow. Dobra fura, powiem wam. Przekonał mnie do siebie, bo tak. I te otwierane światełka. To jest to. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba ten samochód. Tak nie byłem do niego przekonany, bo tak coś czułem, że dużo osób go sobie kupi. Bo w sumie nie jest aż taki drogi, no nie? Dobrze. Spróbujmy sobie obniżyć. Takie felgi mam trochę. Nie wiem, czy to. Czy się uda na takich felgach? No. Chyba bym musiał inne felgi zainstalować. Dobra. polać to. W takim razie sprawdźmy. Płonąć da się go zniszczyć miniganem. Spróbujmy. Ok, da się, czyli już jest gorszy od kurumy, bo kurumy nie da się zniszczyć miniganem. Chyba. Możemy zamówić kurumę i zobaczyć, ale wydaje mi się, że nie. Zresztą sprawdzamy teraz tego Dukesa, jestem jego ciekawy. Więc na pewno da się go zniszczyć i to bardzo szybko w sumie miniganem, co nie jest fajne. Przy okazji, możecie zobaczyć, że za 8000 można sobie go naprawić, jeśli go zniszczycie. Ok, i zaraz mi się powinien gdzieś tutaj pojawić. No, i zaraz zobaczymy test. Mam w ogóle jakieś ładunki wybuchowe? Mam rakiety. I trzeba będzie kupić sobie uzbrojenie. W takim razie, gdzie mi się ten duke's pokazał? Mam nadzieję, że się pokazał, zanim się zabiłem. Mam nadzieję, że gdzieś tu będzie w pobliżu. No, oczywiście, że nie. I już nie mogę po niego zadzwonić. Fantastycznie. Mm, nie fajnie, Lucek. No, teraz będę miał zablokowanego. Ale to nic. No, i teraz sprawdzimy sobie. Jak poradzi sobie z ładunkami, nie wiem co lepiej na niego może podziałać, czy ładunki wybuchowe, te takie, wiecie, C4 jakby, czy wyrzutnia rakiet, jak myślicie, co będzie lepsze? Nie wiem czy to ten garaż, ale tutaj jest chyba Eclipse, Eclipse Tower, tutaj chyba nie mam tego samochodu. Ja myślę, że tak ze trzy ładunki, ale myślę, że ładunki są mocniejsze niż, niż wyrzutnia rakiet, a może to nie ma znaczenia, może wybuch to wybuch, w tej w GTA to jest tak samo traktowany. Nie wiem, teraz... W którym garażu ja mam ten samochód? Tego Duxa? E, patrzcie, ładowanie. Co się dzieje z tym GTA? Nie mogę wyjechać z garażu! O, już mogę. OK. No, zlagowane są serwery mocno, zobaczcie, ja jestem na... Mm, pojedynczej sesji, jestem sam. I, i, I tak jakieś problemy są z lagami, nie wiem, co się dzieje. I tak teraz youtuberzy mają przesrane, no nie? Ja teraz utworzyłem sobie nową ekipę, będę musiał chyba utworzyć znowu nową. Żeby, żeby, tak nie wiem, już chyba ten dostęp jakoś filtrować. Że nie wszystkich wrzucam do tej ekipy, tylko tak pojedynczo jakoś tam. Że trzeba będzie złożyć podanie albo coś takiego. No muszę coś wymyśleć, no bo kurczę. No są jaja, tak? Tutaj mamy zwykłego Dukesa. Zobaczymy, właśnie porównanie. Zwykły Dukes kontra ten opancerzony. Ale zwykły też jest świetny. Chociaż będę musiał mu zmienić grid przedni, czy te przednie elementy. No po prostu zderzek. Też sobie dałem go w tym samym kolorze. To jest ciekawe. Ale mega auto. Fajnie wygląda. No, na pewno jest wolniejszy. To czuć, jest wolniejszy. Teraz pytanie: Kuźwa, w którym ja garażu mam ukryty mój samochód? No, właśnie. A najlepiej to chyba będzie dojechać do biura i tam sobie zamówić auto. No, ale możemy sobie teraz przy okazji porównać zwykłego Duke'a kontra ten opancerzony. Ten opancerzony, moim zdaniem, na pewno jest szybszy. Tak czy inaczej, do tego Duke'a możemy sobie jeszcze doinstalować do parę rzeczy. Można mieć tutaj spoiler, można mieć z przodu taki też spoiler, jakby, ale on mi się nie podoba. To taki standardowy spoiler do Masylkarów. Nie wiem po co go instalować brzydko. Samochód z tym wygląda. Jeśli chodzi o spoiler z tyłu, to prawdopodobnie on dodaje troszeczkę do prowadzenia. Według statystyk i według też testów, te, te spoilery rzeczywiście coś tam dają. Z tym, że. Opisuje to bardzo wygląd tego samochodu. Ten tył mi się podoba. Ogólnie całe auto jest po prostu piękne. Długi taki skór, Oczywiście to jest imitacja Dodge'a Chargera z 1969 roku. Bardzo mi się podoba ten model i fajnie, że możemy go sobie kupić. I też widzicie niezawygórowaną cenę. No jeśli mu rozmawiamy o zwykłym duksie. dobra. Sprawdźmy teraz te ładunki wybuchowe. A... Czyli co? Dobrze w sumie zrobiłem, że kupiłem tą furę. I w zasadzie za niewielką cenę. Za niecały milion możemy wszystkie fury kupić z tej. A... najzwijmy nazwijmy to aktualizacji. Także to jest spoko. Ok. Chodźmy teraz zobaczyć, jak się spisze. Duke's kontraładunki. Jeszcze sobie wsiądę, przejadę się parę metrów. Zobaczę. Jak ten samochód? Rzeczywiście jest lepszy. Podoba mi się ten kolor na nim. Spoko to wygląda. Tak inaczej niż ten matowy, nudny, czarny. Nie no, kurde, ten zdecydowanie szybciej. Szybszy jest, szybciej przyspiesza, lepiej przyspiesza, ale też szybciej łapie trakcję. Mamy tu klasę Masy. I początkowo myślałem, że ten samochód będzie dostępny w Pegazusie. Ale jak się okazało, na szczęście nie. Na szczęście możemy go sobie do garażu schować, co jest super. Dobrze, teraz sprawdźmy ładunki. Mamy tutaj ładunek wybuchowy. Dajmy sobie gdzieś tutaj z tyłu. Pyk. I sprawdzamy. Trzyma się. Opony całe. Opony mam nieopancerzone. Samochód dalej jeździ, jest ok. Następny ładunek. Ja myślę, że trzy przetrzyma. Przy trzecim wybuchnie. Drugim. Ok. Czyli to jest i tak lepiej od kurumy. On się zachowuje tak samo jak te opancerzone samochody, na przykład Baler. Opancerzony, który też może dostać chyba jedną albo dwie rakiety, i nie wybuchnie. No, ale z kolei możemy przestrzelić szyby, i możemy też. Co tam jeszcze możemy z nim zrobić? Możemy go miniganem zniszczyć. A w przypadku Kurumy, no miniganem Kurumy chyba nie zniszczymy. Zresztą to już piszcie w komentarzach, bo ja dokładnie to nie pamiętam. Teraz nie chcę mi się tego sprawdzać. Tak czy inaczej. Bardzo fajne auto i na pewno fajny dodatek. Ja się cieszę, że te wozy zostały dodane. Myślałem, że nie będzie mi się ten Dukes opancerzony podobał, ale jednak skradł moje serce, jak tylko się nim kawałek przejechałem i potalanowałem e kilka samochodów. Rzeczywiście, daje radę, jest spoko. Także kupujcie, jeśli podoba Wam się ten wóz. Zapraszam was na kolejne odcinki z GTA i live. Y. Oczywiście. Trzymajcie się na razie, pa. pa.